Szczęść Boże, Robert Knap. Witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam Pana, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, od kilku dni mówi się bardzo głośno o ruchach separatystycznych ruchu autonomii Śląska, a w związku z ankietą Głównego Urzędu Statystycznego, w której znajduje się rubryka, w której to rubryce można zadeklarować narodowość śląską. To jest pismo urzędowe, czy to jest zachęta do tego, aby w Polsce tworzyć enklawy? To jest na pewno zachęta i również jakby test pewien. Czy ta zachęta, ta propozycja, żeby Polskę dzielić na, no trzeba powiedzieć na landy, bo to mają być odpowiedniki niemieckich landów, tak jak czytam tutaj projekt statutu. Chodzi o to, żeby docelowo państwo polskie się rozpadło. I w związku z tym szukają różnych jakby motywów, które by pociągnęły ludzi do tego, żeby jakby wyodrębnić się z Polski jako państwa, jako pewnej całości, w nadziei, że to poprawi ich sytuację, nie zdając sobie sprawy jednak z tego, że za tym wszystkim kryją się pewne koncepcje i interesy obcych mocarstw, które takie regiony autonomiczne będą mogły łatwiej jakby połknąć niż Polskę jako całość. W jaki sposób oddziaływać, ale niemieckie landy, wbrew temu, co można myśleć, są jednak dość autonomiczne, ale jednocześnie mocno skupione wokół tego, że są niemieckie, tak? Tak, oczywiście, bo Niemcy w ogóle są mocnym państwem, więc na innych zasadach układają się te relacje i mogą sobie pozwolić na to, żeby landy były autonomiczne, bo one od Niemiec nie odpadną. Natomiast tutaj mówimy o tych terenach. Mamy inną tradycję, tak, historię. Historycznie należały, chociaż pierwotnie była to Polska, ale później historycznie wiemy, że wpadała w różne ręce, więc my musimy ostrożniej podchodzić do tych propozycji, domyślając się, że kryje się za tym jakaś większa kombinacja i operacja polityczna i ekonomiczna. Może trochę szerzej zapytajmy o to, o polskość w ogóle w dzisiejszych czasach, bo widać taką tendencję, że to, co polskie, to, co jakby buduje nasz patriotyzm, zaczyna być mało popularne. Bo mamy tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej o ruchu autonomii Śląska, mamy tendencje regionalistyczne, ale no, tak jak było w czasie żałoby rok temu, po katastrofie smoleńskiej, niezwykły zryw, niezwykła tożsamość Polaków, a dzisiaj jakby przestaje to być takim zwornikiem, podstawowym zwornikiem. No to już od momentu, kiedy Polska została napadnięta przez Niemcy, a później przez Rosję, przez Związek Sowiecki, ten proces walki z polskością, zarówno od strony kultury, jak i państwowości polskiej, on się rozpoczął i nadal trwa, bo przecież w czasach PRL-u nie budowano kultury polskiej, tylko uprawiano ideologię. Więc chodziłoby o to, że dzisiaj Polak bardziej sentymentalnie odbiera swoją tożsamość narodową niż poprzez rozumienie, uczestniczenie i tworzenie kultury polskiej, ponieważ kultura polska w wymiarze społecznym powinna być obecna w szkole, a nie jest, w programach szkolnych nie jest, powinna być obecna w mediach, nie jest obecna, zwłaszcza w tych mediach i państwowych, i w większości prywatnych, i wreszcie powinna być obecna w placówkach kulturalnych, takich jak choćby teatr. Otóż teatry nie wystawiają sztuk polskich, a jeśli nawet im się to zdarzy, to w formie karykaturalnej. W związku z tym, podsumowując, musimy powiedzieć, że ta wspaniała, wielka kultura polska jest we współczesnej Polsce po prostu nieobecna i my nie mamy czym karmić naszego patriotyzmu. Może zacznijmy od początku. W jaki sposób w szkole ta kultura polska miałaby się... Jak to pokolenie miało być kształtowane? No, przede wszystkim z jednej strony jest to oczywiście poznanie dziejów ojczystych, ale z drugiej strony jest to poznanie arcydzieł kultury polskiej. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest znajomość tradycji i obyczajów.
I to, jeśli chodzi o tradycje, obyczaje, no to wiemy, że są wpychane w tej chwili obyczaje nam zupełnie obce. Jakieś takie Halloween. Półdzikie, prawda? Więc tych obyczajów polskich nie ma. Jeśli chodzi o arcydzieła literatury, to one zostały wymiecione przez coraz co nowe tak zwane kanony lektur, gdzie literatury polskiej po prostu prawie nie ma, bo są albo dzieła obce, albo z Polski są takie dzieła jak Gombrowicz, które opluwają polskość, czy Miłosz, prawda, czy takie jak Szymborski, które chwaliły Stalina, czy Lenina, więc proszę wyobrazić, że tak naprawdę my nie wiemy, na czym polega polskość, która właśnie powinna wyrażać się w znajomości tego, co największe i najpiękniejsze w naszych dziejach. Ale tą polskość było widać rok temu. Było. Prawda? Przede wszystkim było widać poprzez ludzi, poprzez nawet sposób ubierania się, bo musimy zwrócić uwagę na to, że ubiór też świadczy o polskości. Ale nawet taka prosta rzecz, my się ocieramy codziennie, bardziej nawet niż media. Takimi mediami mocniejszymi od mediów jest architektura. Gdzie ta polska architektura? Na blokowiskach czy na tych szosach? Nie ma polskiej architektury w ogóle, więc my też nie potrafimy jakby oddychać klimatem, jaki tworzył dom polski. Domów polskich nie ma w tej chwili. To są jakieś takie wymyślone kaszaloty, które w niczym nie nawiązują do tradycji polskiego budownictwa. Ani wiejskiego, ani szlacheckiego, ani arystokratycznego. Nic nie ma. Pustka jest. I to widać bardzo wyraźnie, kiedy pojedziemy za granicę, zwłaszcza do dużych ośrodków polonijnych. I nagle widzimy, że tam jest Polska, bo tam dzieci nie wstydzą się założyć i tańczyć, założyć stroje polskie, tańczyć tańce polskie, śpiewać pieśni, piosenki polskie, no to tworzy ten klimat polskości tak piękny i tak cenny, którego w polskich szkołach w większości nie ma. Jak pan sądzi, czy pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej, która będzie w najbliższą niedzielę, będzie obchodzona w klimacie polskości? Na pewno będzie, dlatego że ludzie są, naród, który w swoich dziejach jakby osiągnął pewien poziom kultury, on zawsze będzie do tego tęsknił. I są niestety ci, którzy pilnują, żeby ta kultura była nieobecna, żeby jej nie było. Ale my jej pragniemy. I stąd właśnie pragną również najmłodsze pokolenia, bo przecież jeśli pamiętamy reportaże z tych scen, jakie miały miejsce po tragedii smoleńskiej, to widzimy właśnie twarze ludzi jakby zmienionych, innych. Z tych ludzi mimo smutku promieniowała jakaś taka piękna polska postawa i ja mam wrażenie, że to wszystko będzie teraz się odradzać, tym bardziej, że coraz lepiej rozumiemy, jak powstały właśnie dwa takie systemy. Z jednej strony społeczeństwo historyczne polskie, a z drugiej strony obóz władzy, który próbuje się wpasować w obce interesy, w obce machinacje, tu jakieś rosyjskie, tam jakieś niemieckie, tam jakieś unioeuropejskie i to wszystko jakby nie przylega, państwo nie jest wyrazem naszych aspiracji, nie jest po to, żeby chronić naszą tradycję i nasze dążenia, tylko po to my jesteśmy dla nich takim właśnie zasobami ludzkimi, którymi oni sterują, ale którymi tak naprawdę pogardzają. I to właściwie nasza postawa przy krzyżu przed Pałacem Prezydenckim to jest wielkie wołanie o prawo do godności naszego narodu. Ten podział, o którym pan wspomniał, społeczeństwo historyczne i jakby ten poziom władzy, widać także, jeśli chodzi o zorganizowanie obchodów w najbliższą niedzielę, bo mamy jakby oficjalne uroczystości, które trochę no nijak się mają do tego, co będzie dziać się później, po południu, gdzie będą manifestacje, gdzie będą spotkania, gdzie będą koncerty. Mamy podział w tym momencie. Tak, i to się coraz bardziej jakby uwyraźnia, że ludzie, którzy sprawują władzę, a więc mają również do dyspozycji szereg instrumentów, dzięki którym można zorganizować różne imprezy, że ci ludzie, oni w ogóle nie czują narodu. To jest niesamowite. To są ludzie drewniani. Oni kompletnie na żadnym poziomie, ani uczuciowym, ani na poziomie wyobraźni, ani na poziomie myśli, oni kompletnie nie przylegają do tego narodu i w związku z tym nawet jak się coś organizują czy zabierają głos, to jest to ciało obce. I dlatego naród, ponieważ należy do tradycji cywilizacji łacińskiej, jej siłą jest to, że w najtrudniejszych warunkach potrafi się organizować oddolnie, czyli nie potrzebuje państwa do tego, żeby coś zrobić.
Tak jak w obozach niemieckich Polacy potrafili się organizować, żeby na przykład uczyć się historii Polski czy języków obcych, tak samo teraz my bez państwa albo nawet przeciwko państwu, my organizujemy się, żeby zamanifestować naszą postawę wobec tego wszystkiego, co się zdarzyło i sposobu, w jaki jesteśmy traktowani. I tak też organizowaliśmy się rok temu w czasie żałoby i tak też organizujemy się ciągle, bo państwo pewnie wiedzą, że przed Pałacem Prezydenckim w dalszym ciągu znajdują się znicze, znajdują się kwiaty, ale niestety te kwiaty co wieczór są usuwane przez służby porządkowe miasta stołecznego Warszawy. To znicze chyba są gaszone. Tak, to chyba jest taki, ilekroć tamtędy przejeżdżam, chyba to największe wrażenie robi. Jak ktoś nie był, to proszę sobie wyobrazić Pałac Prezydenta, odnowione już krakowskie przedmieście, pędzące jakieś samochody policyjne, straż miejska, która jest coraz straszniejsza. Właściwie oni swoim sposobem zachowania, oni narzucają taki styl takiego zastraszania ludzi. Jakieś pałki, jakieś tutaj mają przymocowane kajdanki, tak jakby pracowali w obozie, w jakimś więzieniu. To wszystko ma być taką psychologią zastraszania. I z drugiej strony pojawiają się ludzie, najpierw mała garstka, którzy cichutko albo z jakimś śpiewem zaczynają kłaść znicze na chodniku, stawiają krzyż, modlą się, a przeciwko nim zorganizowane siły policji i straży miejskiej. No to jak można mówić o tym, że my stanowimy jedność, że my jesteśmy jedną Polską? To są dwie różne cywilizacje. I każdy, kto tego dotknie, kto tam się pojawi, natychmiast to widzi. Nie, pan...